Koniec bezpłatnego parkowania w Gliwicach coraz bliżej. Już w lipcu zaczną obowiązywać dwie strefy parkingowe, a za pozostawione w nich auta płacić będziemy nie w tradycyjnym parkomacie, ale w tak zwanych PIAP-ach, czyli punktach informacji administracji publicznej. Na ulicach w centrum Gliwic stanie ponad 120 takich urządzeń, w których zapłacimy, jak się okazuje, nie tylko za postój. Zaparkowanie w centrum Gliwic dziś graniczy z cudem. Zresztą wiedzą to najlepiej sami mieszkańcy. Jest problem z parkowaniem? Jest, bardzo duży. Doświadczyła też pani sama? Znaczy, no jako pasażerka, ale to faktycznie jest nerwy, dużo kosztuje, żeby cokolwiek znaleźć. A tym bardziej, że jeszcze rozkopane to wszystko. To... Zawsze problem, jest dużo aut, nie ma miejsca, trzeba szukać czasami bez mała kilometry, żeby dojść do celu. Płatne parkingi mają ten problem raz na zawsze rozwiązać. Przynajmniej taką nadzieję mają gliwiccy urzędnicy. Jedną z intencji wprowadzenia strefy płatnego parkowania jest rotacja wolnych miejsc parkingowych. A miejsca te pojawią się zapewne, gdy kierowcy będą musieli zapłacić. I tak godzina postoju w strefie A, obejmująca ścisłe centrum, ma kosztować 2,80 zł, a w drugiej strefie B 1,60 zł. A tak będzie wyglądał parkomat, w którym, jak się okazuje, zapłacimy nie tylko za parkowanie. To tak zwany PIAP, czyli punkt informacji administracji publicznej. Tak, na dzień dobry, rzeczywiście chcemy zaimplementować, prócz możliwości zapłacenia za miejsce parkingowe, takie opcje jak doładowanie telefonu komórkowego, kupno biletu na imprezę miejską, tutaj lokalną, zwiedzenie, na przykład sprawdzenie możliwości pójścia do lokalu gastronomicznego w pobliżu tego urządzenia. W PIAP-ie będzie można sprawdzić godziny odjazdów autobusów miejskich, czy zerknąć na stronę urzędu, albo też wirtualnie przespacerować się po mieście. Punktem wyjściem jest jednak parkomat. Miejsca będziemy mogli opłacić gotówką, musić gotówką, jak również i kartami płatniczymi, co jest bardzo też ciekawe i rzadkością. PIAP-y będą wydawać resztę. Łącznie na terenie miasta ma stanąć ponad 120 takich PIAP-ów. Ich instalacja zacznie się w lipcu. Jak zapewniają urzędnicy, będą to pierwsze takie urządzenia w Polsce.